Reprint numer 6009 strona 371 Pozostawił pełny spichlerz Zbór studentów biblijnych z Bostonu był bardzo zszokowany, gdy nadeszła telegraficzna wiadomość o śmierci naszego umiłowanego pastora i o jego odejściu do domu. Odczuliśmy smutek i samotność, jednak nasze serca radowały się. Wiedząc, że nasz szczerze umiłowany brat został przemieniony z ludzkiej do boskiej natury i został pobłogosławiony przywilejem wejścia przed oblicze króla królów, dostając się do samego nieba. Tak, jakże błogosławiony, odszedł, aby na zawsze pozostać z Panem. Dotkliwie odczuwamy naszą stratę. Ten, którego Bóg z przyjemnością użył jako naszego zwiastuna światła i pocieszyciela, nie może już osobiście udzielać nam słów pociechy i rad. Jednak dzięki boskiej opatrzności, spod jego pióra wyszło tyle pokarmu, że odczuwamy, że spichlerz zostawił napełniony, a naszym pragnieniem jest korzystać z tego zaopatrzenia, biorąc udział w głoszeniu poselstwa ewangelii, które jest dobrą nowiną o wielkiej radości. A która będzie, dzięki Bogu, we właściwym czasie znana wszystkim ludziom. Niemal natychmiast zostało zwołane specjalne zebranie kościoła w Bostonie, na którym zgromadziło się od 400 do 500 osób. Jednogłośnie zostały przyjęte uchwały, wyrażające naszą szczerą chrześcijańską miłość i współczucie dla wszystkich pogrążonych w żałobie na całym świecie. A w sposób szczególny dla drogiej rodziny w Betel i pracowników przybytku. Wszystkich polecaliśmy Bogu pod Jego szczególną opiekę i błogosławieństwo. Pocieszają nas słowa apostoła: Mój Bóg napełni wszelką potrzebę waszą, według bogactwa swego, chwalebnie w Chrystusie Jezusie. Jako osobiste świadectwo. Chciałbym powiedzieć, że miałem przywilej podróżować z naszym drogim bratem Raselem przez wiele dni, tygodni i miesięcy, w pewnym czasie, zarówno w Ameryce, jak i podczas jego podróży dookoła świata. Moim największym wrażeniem było to, jak on bezgranicznie we wszystkim ufał panu. Czy to w pociągu, na parowcu, czy w hotelu, zanim rozpoczął dzień pracy, on klękał, i prosił o Boże błogosławieństwo i pomoc. Nigdy nie zapomnimy jego nieustającej i niestrudzonej miłości do całego Kościoła, gdy starał się oświecać i pocieszać ich, a nawet oddawał swoje życie za braci, gdy jego ciało było już zużyte i udręczone przez ból. Nigdy nie szemrał ani nie narzekał, ale mówił, Mamy o wiele łatwiej niż mieli apostołowie i nasz drogi Pan. Jaki przykład nam pozostawił, naprawdę zasłużył na zwycięską koronę.